Ok, witam serdecznie. Taka uroczystość, którą nie ukrywam, bardzo lubię. Zresztą pan wiceprezydenta z pewnością też i inwestor, którego przedstawiam, pan Jacek Zatka, przedsiębiorstwo, które wygrało postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji na terenie gminy Kołobrzeg. Stąd też witamy przewodniczącego Rady Gminy Kołobrzeg, Juliana Nowickiego. I za sekundę podpiszemy umowę. To jest w sumie jeden z większych kontraktów drogowych, które realizujemy w tej kadencji. Może jeszcze w przyszłości uda się zrealizować większe. Mówię to z powodu kwoty. Jest to kwota blisko 11 milionów złotych. 50% z tej kwoty uzyskaliśmy dofinansowania zewnętrznego i w ramach tego wykonamy blisko 3 km drogi. Mam tu na myśli ulicę Kołobrzeską w Grzybowie. Rozpoczniemy inwestycję, tak mówiąc troszkę obrazowo, od pętli autobusowej tutaj na wysokości oczyszczalni ścieków i kompostowni i później zakończymy ją w Grzybowie na wysokości ulicy Borkowskiej, to jest tam, gdzie znajduje się wybudowany Orlik. W ramach tego poszerzymy tą drogę, będzie miała 6 metrów szerokości i co najważniejsze, wybudujemy również ścieżkę pieszo-rowerową tutaj właśnie od tego miejsca od pętli poprzez ulicę Zachodnią, łączącą się z ulicą Wrotową, gdzie taka ścieżka już funkcjonuje i dojdziemy do wysokości ścieżki, która została już wybudowana przez gminę Kołobrzeg. Ona będzie po stronie lewej, jadąc w kierunku Dźwierzyna, a my będziemy szli tą ścieżką stroną prawą i tam w tym miejscu te ścieżki dwie się połączą. Dzisiaj również podpiszemy kontrakt, umowę na inżyniera nadzoru. Jest to kwota blisko 70 tysięcy złotych, która też powiedzmy będzie tutaj wykorzystana, a samą inwestycję musimy rozpocząć jeszcze w tym roku, dlatego że pierwsze środki są zaplanowane na wydatkowanie w roku 2019. Później największy ciężar zostanie przeniesiony na rok 2020 z przerwą wakacyjną, bo chcemy, aby troszeczkę tutaj ten ruch był ustabilizowany w okresie wakacji, a zakończymy 31 marca roku 2021 i to będzie już oddany właśnie ten odcinek ulicy do realizacji, więc w tej chwili obecnej możemy przystąpić, ale tutaj jeszcze proszę o dwa słowa pana wicestarosta, który ten projekt w dużym stopniu prowadził. Szanowni Państwo, tak jak Pan Starosta tutaj powiedział, duży projekt, duża inwestycja, bo prawie 11 milionów złotych, ale inwestycja bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko gminy Kołobrzeg, ale również Kołobrzegu, bo dzisiaj będziemy mogli się po zakończeniu inwestycji w 2021 roku pochwalić o to takim efektem, że praktycznie od ulicy Bałtyckiej do samego Grzybowa będziemy mieli nowy odcinek drogi, bo przypomnę, że za chwilę oddajemy do użytku odcinek nowo przebudowanej, remontowanej drogi na ulicy Wylotowej. Więc kompatybilnie mamy zrobiony cały odcinek. Inwestycja długa, niełatwa, bo wiedzą Państwo na pewno, że ten ciąg komunikacyjny jest jedynym tak naprawdę do Grzybowa, do Dźwierzyna, więc tutaj na wykonawcę robót będzie również spoczywała taka dosyć trudny element wykonawstwa, czyli organizacja ruchu, tak aby te osoby mogły się w jedną i drugą stronę przedostawać. Dziękuję z tego miejsca Zarządowi Dróg Powiatowych, pani dyrektor i całemu zespołowi, którzy pracowali przy składaniu wniosku na dofinansowanie, bo przypomnę, że 50% kwoty uzyskaliśmy z dofinansowania, więc to jest dobra nasza dla nas inwestycja i myślę, że gdyby nie to dofinansowanie, to ta inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Tak jak pan starosta powiedział, wspólne działanie, które doprowadziło do realizacji tego zadania, nie ostatnie, jestem przekonany w tej kadencji, bo mamy w planach jeszcze wiele projektów, które tutaj z tego miejsca też mogę powiedzieć, że są uzależnione od stopnia dofinansowania, bo żaden budżet tak poważnych inwestycji drogowych sam nie udźwignie. Jeszcze raz dziękuję Zarządowi Dróg Powiatowych i gratuluję wykonawcy wygrania tego postępowania. Miejmy nadzieję, że w 2021 roku, tak jak tutaj siedzimy, będziemy przekazywali piękną, nową drogę wraz ze ścieżką rowerową wyświetleniem. Dziękuję bardzo. Ok, możemy przystąpić, tutaj Państwo zrezygnowali z prawa głosu. Tylko powiem, że to jest bardzo dobry gest ze strony gminy Kołobrzeg, która zrezygnowała z odszkodowań dotyczących zajęcia pasa drogowego, właściwie przekształcenia tej niektórych nieruchomości na potrzeby budowy tejże drogi. Tam sporym właścicielem tych nieruchomości była gmina. Gmina z tego odszkodowania zrezygnowała. Odszkodowanie, które należy się Lasom Państwowym, idziemy w kierunku takim, żeby
dokonać zamiany za drogę, która jest potrzebna powiedzmy do kwestii związanej z produkcją leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe, więc tutaj taka szansa jest zrobienia tego bezgotówkowo. No pozostaje kwestia odszkodowań dla właścicieli prywatnych. Tutaj jeszcze będziemy chcieli również z gminą w tym zakresie rozmawiać, a tymczasem myślę, że możemy zacząć parafować umowę, bo jest... Nie ma pytań. No, idziemy w najnowsze standardy, które obecnie obowiązują w telewizji publicznej, tak? Prywatne. Dobra, żartuję. Jasne, pytanie. Panie starosto, kwestia tego typu jest to bardzo uczęszczana droga, taka arteria łącząca Kołobrzeg z miejscowościami nadmorskimi. Będzie robiona wahadłowo, jak rozumiem. To też jest w umowie zapisane. Najważniejszy element jest taki, że roboty zostaną wyłączone na okres lipca i sierpnia, tak? Czyli w tym momencie droga będzie całkowicie przejezdna, to jest okres największego ruchu, natomiast to na pewno nie będzie możliwości zamknięcia całej tej drogi, tak? Mamy alternatywną tutaj drogę, ulicę Wylotową w Raszulicu Zachodnim, ale to jest tylko krótki odcinek, natomiast to na pewno w najgorszym wypadku będzie tworzone wahadło, tak? No taki element pewnie się pojawi, ale to będzie też w tym okresie, powiedzmy, gdzie ta przejezdność będzie najmniejsza. Mieszkańcy Radzikowa protestowali dosyć intensywnie, nawet zbierali się panowie stowarzyszenie, czy próbowali założyć w temacie tego, że jest tam zbyt duży hałas. Czy jakieś działania w tym zakresie będą też podejmowane? Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące hałasu na ulicy Kołobrzeskiej w Grzybowie, to znaczy no sama jakby jakość drogi zmniejszy hałaśliwość, tak? Droga, która powiedzmy jest wykonana w najnowszej technologii, jest drogą mniej porowatą, w związku z czym ta cisza będzie, powiedzmy tam hałaśliwość będzie mniejsza, natomiast nie planujemy tam budowy, konsekwentnie odpowiadamy żadnych ekranów dźwiękochłonnych, tak?